W ten oto prosty sposób. Dziś w nocy czas letni zamienimy na czas zimowy, a to oznacza, że już nie będzie ciepło, tylko zimno. Mimo wszystko jutro zapraszam na teleekspres o zwykłej porze, czyli o 17, choć będzie to oczywiście 16, przepraszam, 18 czasu letniego, także proszę uważać, żeby nie włączyć telewizora o godzinę za wcześnie, za późno. Natomiast panorama dziś jeszcze według oczywiście czasu zimowego, letniego, przepraszam, czyli o 18.30, a my jutro o godzinie 17.00. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Z czasu jak mam i Polsat, i Cyfrę Plus, i Wizję, i wszystkie inne możliwe telewizje, włącznie z telewizją Omanu, a dlaczego to za chwilę, to mniej się emocjonuję, bo tak człowiek obejrzy ten mecz. Co to znaczy telewizją łamaną? Nie łamaną, tylko telewizją Omanu. Aha, Omanu. Przepraszam najmocniej. Drodzy Państwo, zobaczmy, jak wygląda zestaw par. I tabela to wszystko przez to ucho, które mam. Słuchawkę, którą mam w uchu. Wspomniałeś o tych atrakcjach. Podobno jakaś atrakcja ma być związana z trabantami. Dziękuję bardzo. Przynajmniej o tej. Proszę o powtórzenie pytania. Nie powtórzymy tego pytania. Jak się nazywa nocny ptak nielot? Symbol Nowej Zelandii. No podejrzewam, że kiwi. Czyste budki, czyste, tak jest. Gratuluję bardzo, bardzo serdecznie. Trudne pytanie. I zawsze, za każdym razem, ile zadaję trudne pytanie i jest dobra odpowiedź. Zawsze szapoba, chylę czoła, że nie tylko głąby są po tej drugiej stronie. Bardzo panu dziękuję. Prawie w całym kraju warunki biometeorologiczne będą obojętne. Jedynie w Małopolsce i Karpatach na początku dnia pogoda może być przyczyną gorszego samopoczucia i wydłużonego czasu reakcji. U osób wrażliwych na jej wpływ oczywiście. W ciągu dnia i tam negatywny wpływ pogody zmniejszy się. Życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia. Doktor będzie naszym gościem, będzie odbierał telefon od Państwa. No właśnie, pan profesor okazał się na tyle uprzejmy, że podyżuruje chwilę przy naszym telefonie. Proszę Państwa, 645 22 11. Mieli Państwo kilka minut na to, żeby zastanowić się, komu chcą Państwo złożyć za naszym pośrednictwem życzenia, no i zrobić to, dzwoniąc do nas. Ciekawe, czy już ktoś się dodzwonił. Zapewne jakiemuś Andrzejowi. Mamy? Oho, słyszymy. No właśnie, czy mamy? Czy nie mamy? Mamy, czy nie mamy? Oto jest pytanie. Domyślamy się, że jeszcze nie mamy. Jednak okazuje się, że to niezbyt popularne imiona. Mamy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Halo. Witamy? Nie witamy. W Teleekspresie powiemy, jakie podwyżki i obniżki szykuje Telekomunikacja Polska w nowym roku. I na zakończenie porada, jak odpisać od podatku wydatki związane z darowizną. I tu pojawia się pytanie, czy każdą darowiznę można odpisać? Posłuchajmy eksperta. Za chwilę będziemy mogli wysłuchać opinii eksperta. Mówimy w tej chwili. Darowizna niestety uprawnia nas do odliczenia. Wiek XIX nazywamy wiekiem pary, ponieważ powszechnie stosowano wówczas maszyny parowe. Właśnie wtedy odkryto parę. Najwięcej czajników wyprodukowano w XIX wieku. Najwięcej czajników. No nie. Właśnie wtedy odkryto parę. No też nie bardzo. Pary nikt nie odkrył, słuchajcie. Para się sama odkryła w momencie, kiedy po raz pierwszy się woda zagotowała.